Damian Skarżyński przedstawia XCOM Enemy Within. Pierwsze problemy. W rolach głównych wystąpili szeregowy Marcin Kaczmarczyk, szeregowa Kinga Gromadzka, szeregowy Bartosz Pankiewicz oraz Paul Urban. Hej, witam was w kolejnym odcinku, drugim już serii. Po ostatnim odcinku, w którym dostaliśmy niezłe bęcki, traciliśmy jednego człowieka, a ruszamy na dalszą przygodę. Ciekawe, co nam przyniesie ten Within. Co nowego? No co? Mamy połączenie z Radą, dowódco. Przełączam na ekran. Każdy członek Rady będzie chciał satelity zwiadowczego. Musimy więc dobrze planować ich rozmieszczenie. Obcy szykują sabotaż dużej sieci transportowej w pobliżu indyjskiego dworca kolejowego. Zamierzają wykorzystać w tym celu urządzenie o nieznanej sile rażenia. Gdyby atak się powiódł, wywołałoby panikę wśród ludności cywilnej. Nie możemy do tego dopuścić. Czyżby jakaś nowa misja? No dobra. Doskonale. Czekamy na zrobiłem nam skład. Mamy złotego. Złoty będzie naszym dowódcą. To jest nasz support, więc on dostanie na pewno. Ma medal. To znacie. Złoty dostał medal. Złoty ma medal. Jeszcze nie wymyśliłem nazwy tych medali. Pozwólcie mi, że się oswoję trochę z tą grą i wam coś tam wymyślę. Złoty dostanie apteczkę. To będzie nasz support. Na misję jeszcze pojedzie Bartek Pankiewicz, Panek, już w swojej ulubionej roli, czyli Heavy'ego. Bartek, pozdrawiam cię. Super dla ciebie grałeś jako Heavy. U mnie znowu będziesz Heavy. Mam nadzieję, że się cieszysz i mam nadzieję, że trochę pożyjesz. Mamy smerfetkę, czyli trzech weteranów, trzech ludzi, którzy skończyli nam sezon na Iron Man Classic. Zwykłym XCOMie, tym pierwszym. No i mam Paula. Tylko że Paul ostatnio nam ginął często, choć raz mieliśmy go w świetnie nam grał. Dlatego Paul powraca do naszej ekipy. Z tym, że zobaczcie, jaki fajny hełm ma. To jest hełm z dodatku właśnie Within i ten hełm wam tutaj zaprezentuję. Ale zawaliłem, zapomniałem sobie o instalacjach. Zespoły robotników niebawem rozpoczną budowę. Dam znać, gdy nowa instalacja zacznie funkcjonować. No dobra. Człowiek się uczy na błędach. Dawno nie grałem i tak to jest. Unieszkodliwienie bomby. A to stara rara. Jesteśmy pewni, że zajmiesz się tą sprawą dyskretnie. Udostępnienie przedmiotów. A, to jest fajne! To jest fajne po prostu! To nie będziemy musieli już szukać. To się superlacie ucieszy, bo nie będziemy musieli szukać tych przedmiotów u innych ludzi, bo znaczy te krytyki sobie tam funkcje i wszystkie nam przedmioty wracają. No po prostu super. Ale powiem wam, że misja, jaką dostaliśmy na sam początek. Ta misja zostanie przeprowadzona na terenie Indii. Bomba na sam początek? Zwariowaliście? No dobra, damy sobie radę, mam nadzieję. Nie lubię tej misji z bombą, bo trzeba się spieszyć i w bardzo łatwy sposób można tracić ludzi. Uderzeniowy 1. Rada informuje, że obcy próbują podłożyć niedaleko was bombę plazmową. Czas ucieka. Musimy odnaleźć i dezaktywować tę broń, zanim ją uzbroją. Nasze czujniki wskazują, że to urządzenie jest jakimś mechanizmem uzbrajającym. Obcy przekazują z niego moc bezpośrednio do bomby. Odcięcie tego węzła mocy powinno dać wam więcej czasu na znalezienie i rozbrojenie ładunku. O kurde, o kurde. Wyznaczono nowy cel. To jeden z węzłów mocy, które wykryliśmy. Uszkodzenie go wydłuży czas przeładowania broni obcych. To jest to. No dobra. No. Czemu nie możesz dezaktywować tej bomby? Nie mam żadnego pojęcia, co się dzieje. No, ale tak jest.
Wykonuję. Z jakiegoś powodu nie mogę dezaktywować tych mingi. No dobra. Dwie tury do wybuchu bomby. Mam teraz tylko idę rozwalić od razu teraz już wykorzystując rakietę, więc szkoda by było. Dobra, zaktywowaliśmy bombę. Zyskaliście trochę czasu, ale i tak musicie się pośpieszyć, albo... Na snajper go nie wiecie co. Dwóch czy czasu było ich? Dwóch. No, można było tą rakietę użyć. No jednego z nich widzimy, no to od razu walniemy do niego. I pięknie wykończyliśmy Snake'a. Teraz się zbliżymy do tej kolejnej naszej bomby. Dobra, nie widzimy nikogo. Tu już można było podejść. Czy mi to... To snajper. Snajperem może się tak nie będę wychylał. Teraz podejdę tutaj. Łączy się oczywiście na pistolet. Będę się rozglądał. Został nam z tyłu jeszcze panek. Nie chcę już się za to biorę. Się stracić. Broń w pogotowiu. Rozglądaj się tutaj. Dobra, a ktoś go wypaczył. Kto? Panek, oczywiście. Oj, ale mój pierwszy strzał bardzo kiepski. Jakby to. Dobra, żyjemy. Żyjemy. Żyjemy, ludziska. Ale zrehabilituj się po tej wpadce. Ten obcy ma wygląd niezwykle zbliżony do ludzkiego. Być może jest czymś w rodzaju szpiega. Zalecam złapanie go i przeprowadzenie badań. O kurde. Mamy jeszcze jakiegoś... Filmena. Wejdę, masz 46%. Zapróbuj. Genialnie. Genialnie, no. Dobra, to już nasz dowódca. Dowódca nie powinien mieć raczej problemów z tym. Dobra, odwołuję wszystko, co powiedziałem. Dowódca powinien mieć problemy z tym. No dobra. Snajper. Wyruszam. Ruszaj tu. Powiedz mi, że go załatwisz. No powiedz mi, że go załatwisz. Smerfetka, no powiedz. Jest. Jest. Mam gnoja. Jest. A ty, panek, daje ci szansę zrehabilitowania się, albo ci jej nie daję. O, dobra. Informacja o celu. Kurde, może nas zatruć. Gnojku. Tam nie dorzucę, zresztą granat rzucę. Dorzucę go, a niewiele nam to da. Dobra, ale rzućmy granat. Na wszelki wypadek zniszczymy mu osłonę i wtedy może on się wycofa i będzie nas truł. Troszkę przestraszy. Jedna tura już? O fuck! Nie! Dowódco, wykrywamy w okolicy wzrost wskazań energii. Bomba lada chwila osiągnie pełną moc. O nie, Bartek znowu. Dobra robota. To da nam trochę czasu, ale i tak musicie znaleźć tę bombę. Nie wiem, co się stało. Kurde, żebyś ty przynajmniej był ciężko ranny. No to szybko kończysz nam przysłowę przygodę. Bartek, jeden z najbardziej doświadczonych żołnierzy. Tak, szybko zginął. No... Co za gówno? Dosłownie. Co za gówno? Kurde, kolejny sektorik.
kolejny wyłącznik do bomby. Tam jest. Teraz musimy się tego skorzystać, żebyśmy mieli... Czemu nie mogę do niego strzelić? Wykonaj dwa ruchy? O, fuck! Myślałem, że ty jeden ruch wykonałeś. Gdzieś tego i tego. No dobra. Natura do wybuchu bomby. Ola, moja. Tamto się włączył na wartę. Ale... Dowódco, wykrywamy w okolicy wzrost wskazań energii. Bomba lada chwila osiągnie pełną moc. Tego trafisz. No dobra. To próbujemy. Fuck! Hardy! Już idę. Kurzeczka, musi zejść. Dezaktywować bombę. Dobra robota, uderzeniowy jeden. Zyskaliśmy parę minut. 45%. Granat. Nie, on jest za daleko. No to musimy strzelać. Kurde, jak mogliśmy... Och, jeszcze go nie zabiliśmy, po prostu rewelacja. Po prostu rewelacja. Daję broń pogotowiu. Jeszcze nie to broni. Dowódco, wykrywamy w okolicy wzrost wskazań energii. Bomba lada chwila osiągnie pełną moc. No dobra. A co ja mam zrobić? Jak osiągnie, to osiągnie, no. Perfekta tu będzie robiła co tylko w jej mocy, żeby nie wybuchło. Doskonale, kolejny z głowy. Nasz dowódca, czyli złoty, się zmieni na pistolet. Spróbuję go załatwić z pistoletu. Ale oczywiście, kurde, go nie załatwia. Może Paul go po prostu da radę. No dobra, wychodził. Dobrze, że wychodził. Dałeś radę. Mam nadzieję, że dobiegniemy, że tutaj można robić, że to tam tylko błąd taki. Dowódco, wykrywamy w okolicy wzrost wskazań energii. Bomba lada chwila osiągnie pełną moc. J'ai quelque chose ici. Ten ucieka. Powiedzcie mi, że to możemy wyłączyć. Nie możemy. No kurde, fuck! Po starym komu i tak się dało. Oh my god, no to pierwsza misja nie już wtopa. Zacięliśmy barka, zwiększyliśmy. No nie. Fuck! Trudno. Trzeba będzie biać. Okej. Okay. Trzeba będzie biać. No trudno. Wypatruj, nieprzyjaciół. Bomba uzbrojona. Wsiadajcie do Skyrangera. Już! Mamy nowy cel. Jasy! Musimy biać. Fuck! Ale wam zacząłem ten nowy sezon. Yes, sir. Mam 4, to powinienem zdążyć uciec. Jeden ranny, jeden nie żyje. I to kto nie żyje? Bartek nie żyje, po prostu Bartek nie żyje, no. Fuck. Kiedy w ogóle złoty jesteś? Rozkaz będę. Natura, mam nadzieję, że zdążymy, że to nie wybuchnie w tej turze teraz. No dobra, nie wybuchnie. Ale wam zacząłem po prostu ten sezon, no... Na początku zapomnieliśmy instalacji wybudować, później...
straciliśmy kolejną osobę, no i nie wykonaliśmy nic. Centrala, wielkie niebo wraca do bazy. Misja przerwana. Jak tak dalej pójdzie, to powiem wam, że będzie ci kiepsko. Będzie kiepsko. No trudno. Troszkę za nie mówiłem, bo się tak zastanawiam nad jedną sprawą. Czy tam nie było uprowadzeń od razu? Na razie to sprawdzę sobie i dzięki wam za kolejny odcinek. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że wreszcie ruszymy.